Czyli jest to już ode mnie, przepraszam, komentarz, no taki znacznie rozbudowany i wielofunkcyjny ledger. Natomiast konkurencji no, nie ma na świecie na razie żadnej, ponieważ to nie tylko jest sejf elektroniczny, ale jest na tym gruncie budowana cała sieć tak zwanych hubów, cała sieć, własny blockchain i no, firma ma ambicje, żeby ten blockchain nieprzytomnie rozwijać w najbliższej przyszłości. And okay. one of the most important things is that if you own some Seneca coins, you are infected at our own exchange. You get payments every weekly payments, and you get you get profit from it. So that means if somebody shares or somebody sent to somebody peer-to-peer transactions coins, there are some fees, and 30% of the fees goes back to the coin. So as much as coins you own, that much you will receive passively. Jest też możliwe pasywne zarabianie przy transferach, przy przesyłaniu coinów. Jak to dokładnie działa, to zobaczymy później. No, może na razie to była taka wstępna informacja. Okej. Okay, perfect. So we have a real big group in Graz. It's in Austria. They have so much experience behind in the crypto scene. That means they were infected in 2010, and they go up and up, and then they do something behind in the crypto scene, sorry for my English. Du kannst auch Deutsch auch sagen, es kein Problem. As a blockchain technology, has very experience, a lot of experience in blockchain technology in total, not only in cryptocurrencies, but blockchain technology, programming blockchain technologies, a lot of guys with a lot of experience. That's what Stefan would say. Okay. Macierzystą i firmą, i miasteczkiem, gdzie cały pomysł się urodził, jest Graz. Tam od 2010 roku już pierwsze swoje sukcesy miały firmy, które technologią blockchain się zajmowały. No i pamiętajmy, że blockchain to nie tylko kryptowaluty, ale również i cała technologia programowania, kodowania i tak dalej. Cool. Okej. Okay. So, możemy zmienić. In the last months, so 6 weeks ago, we officially announced that we are partner or cooperation partner with OCS in International and Commodities. It's an investment bank. They are very, very focused on crypto, and they are behind us. So this is for us like a Ritterschlag. Okej. Innowacją bardzo istotną, godną odnotowania jest to, że od 3 tygodni mamy partnerstwo z bankiem inwestycyjnym, Międzynarodowym Bankiem Inwestycyjnym w OCS w Dubaju. So Magister Erwin Doktor, who has an MBA, is our CEO from Senic. And Erwin Doktor was in the past a part of the Iron Man. I hopefully think that the most of you know Iron Man. It's a freeway running and swimming and all together, and it's a global sport event. And he was one of the organization guys behind, and he created a lot of contacts behind. His right hand side is Doctor, 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 3 doctor titles.
Michael Ofner. He is very, very good in the medications and in the, yeah, he did a few things in the past and have a very great yeah, he have very great guys in the Arabic Emirates, and he goes up straight to the royal family. It's also okay. A guy. Okay, szefem całego przedsięwzięcia jest Erwin Doktor, no, który jest znany nie tylko w branży, ale funkcjonował w takiej aktywności sportowej jako Ironman i rozwijał tam różne dyscypliny. Jego prawą ręką jest trzykrotny Michael, który ma trzykrotny tytuł doktora i działa w Emiratach Arabskich, w Dubaju. Okej. Okay. Eric Heinemann, it's one of the guys behind OCS and something, and Jan Bollmeier, it's a great guy. He's very deep inside the cryptocurrencies. He make depth analytics in most of the coins. He knows all what's going behind up, and he has a lot of potential. No, oprócz tego widzimy Erika Heinemana, który jest, kieruje całym działem marketingu. No i taką gwiazdą jest Jan Bollmeier, który jest szefem sprzedaży, natomiast niezależnie specjalizuje się właśnie w kryptowalutach. And Max Wolf is the chief financial officer. Max Wolf, szef back office, tak, czyli szef od finansów. Okej. Okay. To możemy przejść dalej. So this what you see is our product, our hardware behind. So the thing is, we have two processors behind. We have a touch screen. We have interface what you can use intuitive. You can go to the crypto side intuitive, and this is a very, very great aspect what everybody can use in the future. Tutaj chyba nie ma konieczności tak szczegółowego tłumaczenia, bo wszystko jest napisane. Ja tylko dodam, że ten hub fizyczny wygląda troszkę jak iPad. Jest ekran dotykowy, są 2 gigahercowe, 6-rdzeniowe procesory, no i wszystko, co tutaj jest wyszczególnione. Okej. Okay. Yeah. This is your thing to going to the crypto side, and now it's going on. What's behind? Why it's our product so secure to secure your assets, and you are always the owner. No i teraz dlaczego, skąd się bierze to poczucie bezpieczeństwa? Dlaczego można mówić o najwyższym stopniu bezpieczeństwa? We have a decentralized network behind. So everybody who have a hub 01 at the moment, it seems a cloud hub or a physical device what's delivered in the next few months, you have a masternode and you are part of the network. Tutaj istotną rzeczą, która chyba nie jest zapisana, jest to, że dostając fizycznego huba, stajemy się węzłem nowej powstającej sieci. Także no, kupujemy coś więcej niż urządzenie do domu, kupujemy nasze miejsce w całej sieci hubów. So every hardware and every to other one. This is very important. And we are free of any regulations because we selling just hardware. It's a simple explanation is Amazon. Amazon have a great value, and it's very, very huge in selling
online products, okay, they just get commissions. But all in all, it's they selling Alexa devices. And when they sell Alexa devices, they have a worth of the company. So they are, yeah, much more money worth than what's, yeah, released. Tutaj istotny element polega też na tym, że w momencie, kiedy stajemy się jakby węzłem tej nowej powstającej sieci, stajemy się jakby cząstką też rozwijającej się firmy, co będzie miało też kluczowe znaczenie potem, jak usłyszymy, przy tworzeniu własnej giełdy. So you don't need any... go back, please, the slide. Cofnij się proszę o jeden slajd. So you are, you don't need... Andrzejku, możesz cofnąć o jeden slajd? Cofnąłem, to jeszcze wcześniej. It's perfect. So you don't need any authentications. And what we have is behind our hardware device is that we have two processors. So that means processor one have the interface on it. So you have your coins on it. Okay, that's good. Tutaj nie potrzebujemy wgrywania żadnych dodatkowych aplikacji. Jest to oparte wszystko na współpracy dwóch procesorów, gdzie fizycznie pierwszy procesor zarządza naszymi zasobami w kryptowalutach, no i drugi zapewnia kontakt z siecią albo odwrotnie. To zależy, jak na to spojrzeć. Tak. Okej. Okay. Yeah. And also the masternode is on it. So they are always on the in the internet, in the Wi-Fi or somewhere. And the second part is very important, the private key. And you have the private key, and the second processor is no way online. So the main drugi procesor nie ma możliwości, żeby połączyć go online z internetem. Jest tam zdefiniowany klucz prywatny, do którego dostęp jest za pośrednictwem też mobilnego telefonu. Okay. They are combined with a key guard, with an air gap. The second one, your private key is never online. So that means you have to secure, and if you want to make a transaction, this thing asks you, okay, your private key, yes, okay, and the third direction is the telephone. So we have a three-factor authentication. This is never ever here in the crypto scene. Mamy trzypoziomowe zabezpieczenie. Po pierwsze, sam dostęp poprzez hasło użytkownika, poza tym klucz prywatny, i trzecie, potwierdzenie przez telefon. Three-factor authentication, yeah. Three-factor authentication. Mm-hmm. Okay, next slide. Next slide. Yes. Janot, please. Was überfällst du mich? Next slide. Yes. What a value. Okay, we have the asset accumulation through real projects, yes, because the key fact is the coin, the Scenic coin, and everything stands and falls with the worth of this coin, you know. The most important thing, and what keeps the value and increases the value of the coin is the hub, is the ecosystem, is the what Stefan explained, the decentralized exchange, and it's the tokenization business and much, much more. And okay. we can increase the worth. One second. To, co powoduje nadawanie coraz większej wartości coinom, bo istota rzeczy tutaj polega na tym, że Zenik, najważniejszym elementem jest sam Zenik jako coin i wzrost, sukcesywny wzrost jego wartości. To, co tę wartość będzie sukcesywnie budować, to no nie tylko hardware związany z hubem, czyli z konkretnym urządzeniem, które za tym stoi, ale i fakt, że urządzenie to zarządza tymi coinami, nie tylko poprzez pojedynczy hub, ale też poprzez całą sieć praktycznie. Także to
to oraz całe otoczenie będzie budować sukcesywnie coraz większą wartość Zenika. Okay. Right. And much important is we have a limited amount of coins. We don't know exactly how much because I will see this at the end of time because we have two halvings, maybe a little bit later in this. And the key fact is the masternode coin production we have. And we have two kinds of halvings. I don't know if in this presentation you see maybe, the halvings. Maybe not so detailed, maybe only in general because I think we don't have 2 hours for so big presentation. Yes. So good please, idea. Good idea. General, please, okay. Good idea. I make a little bit. Let me translate. Mamy dwa rodzaje halvingów tutaj przy tym Zeniku. Nie jest możliwe w tej chwili przewidzenie dokładnej liczby Zeników, jaka się pojawi. To będzie oceniane zawsze wedle określonych procedur pod koniec danego interwału czasowego. Okay. Next slide, please. Then I show you maybe that's a little forecast. I don't want to explain every figures yes. Because the company did a forecast more than 1 year ago. What can we expect? How the coin is increasing? And give me afterwards my screen. I show you where we are right now, and I show you how you can make money right now better than with the hub. Because I show you some figures in a few minutes concerning the masternodes. No, to jest coś, co akurat ja osobiście, subiektywnie bardzo cenię właśnie u Austriaków i Niemców. Bardzo pragmatyczne przewidywania. Tutaj jak widzimy, na jeden aspekt chciałbym zwrócić uwagę. W pierwszym roku wartość Zenika była oszacowana na 2 eurocenty. Dopiero po 4 latach firma założyła, że Zenik osiągnie wartość 0,325, czyli w zaokrągleniu 33 eurocenty. No, tymczasem jak wiemy, ten próg został osiągnięty dokładnie w 10 dni. W 10 dni w tym roku. Czyli w ciągu 10 dni wartość Zenika wzrosła 2450% w przeliczeniu. Ja już sobie to wcześniej przeliczyłem, więc podaję jak to wyglądało. Okay. Just one figure, please recognize. See, the first year we started the first listing on Uniswap a few weeks ago, and the start should be been 2 euro cent. You see, first year. I just already said about this. I gave exactly the same example. So, okay. Did you see where's the course right now? Yes. Yes. I told exactly. 45 cent. Okay. Okay, so easy. We are now at 45 cents, more than 2 years in forecast normally, no? Yep. Because we have a big, it means we have a great start for the coin and for the business. Yes. Okay, then let's go to the next slide. And I said, that's okay. And one more. A very, very important thing is the halving overview. Next slide, please. That's not so important. So the last 7 years, that's Glaskugel lesen. Ne? More important is to understand how does the halvings, the two halvings we have, increase in the next years the coin, because if we have ever less and less and less coins produced, so the worth, more people are interesting in the worth, cannot be other things to do than to grow. And the first halving, maybe Piotr, you can explain coin halving. It's better. It's a better word would be time halving, because it's dependent on the time every year. It's halving every year. Yep. Przepraszam, my Wi-Fi is very, very slow, so I don't see the next slide. Sorry, because Stefan, next folie halving overview. Prosimy o następny slajd, bo nie wiem, czy się u mnie nie zmieniło, czy nie zmieniło się. Okej. No, może troszkę szybciej, gdybyś mógł zmieniać slajdy, tak? Okej. Bo u mnie się niestety nie zmienił slajd. Jest halving w skrócie, czyli już o halvingu była mowa, tak?
O, chwila, dopiero teraz mi się pokazał ekran. Była mowa o halvingu, są dwa rodzaje halvingów. Tutaj Gernot powiedział, że właściwsza nazwa byłaby time halving, bo jest to związane w czasie, tak? Czyli w roku, w ciągu roku liczba zeników wydobywana przez mining będzie dwukrotnie mniejsza. Oprócz tego mamy hub halving, no to jest taki ciągły proces zmniejszania się liczby zeników nam przydzielanych, ale to z kolei w zależności od sprzedaży hubów. Okej. Okay. Okay, and the second halving is the hub halving. It depends yes. on the sold devices. Every 1000 devices the power of minting is less 4% versus the 1000 before. Very simple. Okay. We have more than 10,000 hubs sold, and now every 1,000 sold hubs, the power of minting decreases for 4%. Next 1,000 Dexel, every 1,000 sold hubs have 4% less power for minting than. Może nie ma sensu tłumaczyć tutaj szczegółów dokładnie, tylko powiem, że hub halving jest związany z liczbą sprzedanych hubów, czyli na przykład po 1000 sprzedanych hubów jest o 4% mniej. No w tej chwili na przykład jesteśmy na początku tego spadku, ponieważ liczba hubów już przekroczyła 10 tysięcy. When I can suggest something, please know so much about details, but only in general, okay? Yes, but in general, the important thing in general for the halving is to know one thing. Najważniejsze wiedzieć a propos halvingu jedną rzecz. As later as you start, as you step into the business and you catch, you buy your hub, the less you have coins at the end. That's najważniejsze jest to, by pamiętać, że im później się wchodzi do biznesu, tym mniej można na mniejszą liczbę zeników liczyć. Ja może to podam, przepraszam, na takim własnym przykładzie. Jak zakupimy jednego huba, mieliśmy na początku, do kilka miesięcy temu, mieliśmy około 100 zeników dziennie. Teraz to się zmniejszyło do około 80 zeników dziennie. No, czyli jeżeli teraz ktoś wejdzie i kupi huba, będzie otrzymywać 80 zeników dziennie. Jeżeli ktoś wejdzie za, nie wiem, parę miesięcy, to będzie miał około 60 zeników, czyli sukcesywnie coraz mniej. OK. Next slide, już jest. Okay. Did you show Piotr an example when you buy a hub and it produces about 2,000 coins per month? How long it will take if you have your money back, if you have return of invest? Did you show them? Next. No, it's a question for Piotr. I asked. No, because it's the first meeting, so. Okay. Okay, then before we come now next, this is not so important. We have not too much time. That is a little forecast how we increase the business. And give me the next slide. Maybe we have a roadmap. It's not so important. You can figure it out later, because the next is how to. I think we are here because the guys and. Our ladies here, maybe ladies and guys. We want to know. No, when you speak guys, the guys means ladies and ladies and gentlemen. Okay, ladies included. Yes. But the most important thing is how to earn money with that. We all want to do business, right? Yes. Okay. Before we come to the marketing affiliate brand business, maybe who is the host of the meeting? Let me show my screen maybe for a moment. Is that possible? I want to show you two pictures, maybe. Tutaj Gernot prosi o możliwość, żeby pokazał ekran swój na moment. Nie wiem, jak to zrobić. To musisz hosta dać, tak?
Just for 1 minute, I want to show you one slide, you know, just one, when I'm allowed to. Okay. Okay, you have the host now. Can you give me, only give me the right to show by screen? I don't have to be the host. It's okay. Thank you. I only want to show my screen. Now you see my screen. Okay, see my screen? Okay, yes. Yes, we have two slides here, two pictures. Right one is, it's live here. It's live in the internet. You see the Senic coin here is 46 cent right now, okay? And on the left... Bieżące notowania na Uniswap, na giełdzie kryptowalut Uniswap. Widzimy notowania, się zmieniło przed sekundą. 0,46 centów, po prostu centów, tak, bo to w dolarach jest, czyli centów. Okay, so maybe you to put up your calculator. Here are some figures for what is Masternode minting about the first 3 years. In the first year, we have around about 24,000 coins a year, maybe 2,000, let's say 2,000 coins per month right now, about, okay? Mm-hmm. And the masternode cost 1,500 euros, okay? So when you take 2,000 coins per day, maybe 46 cent, let's say 50 cent, so you have 1,000 euros earned per month, right? No tutaj widzimy, że jeżeli mamy określoną liczbę zeników, no to łatwo przeliczyć zarówno zgodnie z obecnym kursem, ile to będzie w dolarach, ale biorąc pod uwagę, jak będzie rósł zenik, no to oczywiście mogą być zupełnie inne wartości. Yeah. About here, though, and then we have the halving, half in the second year, half in the third year, and so in total we have about 40,000 coins about in 3 years. That's 10,000 euros about in 10 years. And you have paid for the machine 1,500. It's paid back. You have a payback in 6 or 8 weeks. And you have a, yes, money shitting machine for 10 or 15 years. Cannot. That's the business. One thing, please, because I didn't have the needed time to learn about halving. I know nothing about this. Yeah, it's not important. So when I have the task to translate it very concretely, I should learn it first. Sorry, okay. I do not have the time. I know. I do not understand the halving, so I don't want to translate something I'm. Not understand by myself. So okay. Yes, I sure. Thank you. That was the reason I pleased you to give the presentation only in general, because I never was interested in the details. I'm not a man from the company. I am only a customer. So okay. I'm not interesting in such details. I understand. Komunikatem otwartym, że Guzik się znam na halvingach. I nie będę udawać, że cokolwiek wiem na temat, jak te halvingi działają. Nie mam o tym zielonego pojęcia i powiedziałem więcej. Guzik mnie to interesuje, więc nie chciałbym tłumaczyć czegoś, o czym sam nie mam pojęcia, bo nigdy to nie było dla mnie ważne. Po prostu dlatego jest uprzejma prośba, żeby zrobić prezentację bardziej ogólną, a nie aż tak szczegółową. Okay. So please, details. No details. One important thing we have to know. What do we tell the people? What do we sell the people? A machine? Yes, but it is not the right time, you know, because the people are for the first time on the presentation. When you want to see how to sell, how to make a selling presentation, it is good for the second or the third meeting, not for now. It's the basic for the marketing plan for the product, because to make business, we have to know what is the product and what is the skills of the product, because we have easy to sell the product, because it's a good product, and you have to know what can the product do, what is the product for the guys who should pay. Do you know what was the strongest argument for me? That there is no competition in the world, so that was the strongest argument for me. So that was most important. Okay.
So then okay. I give you back the screen for the affiliate plan, okay? Okay, czyli następny slajd prosimy. No tutaj widzimy, że początek projektu sięga 2018 roku, czyli projekt nie powstał 3 miesiące temu, ani 2 tygodnie temu, tylko bardzo długo firmy się do całego przedsięwzięcia przygotowywały. Teraz nam zostaje część biznesowa dla tych, tak, którzy by teraz chcieli, czyli The Craft Network. So, przejdźmy okay. dalej. No, Stefan, wolltest du weitermachen oder soll ich Marketingplan zeigen? Nein, mach schon. Okay, now we have the affiliate plan. It's very, very easy. We have two different kinds of affiliate commissions. We have a uni-level commission up to 15 levels. We have a career level. Each level you reach, you have a bonus, a one-time bonus. And we have a bonus pool, a performance pool, where you are have incentives and a performance bonus. You are participating on the total business of the company. Okej, okay, mamy, jeśli chodzi o tak zwany marketing, czyli sposób zarabiania w sieci, mamy trzy istotne punkty. Punkt pierwszy to jest system Unilevel. Teraz przepraszam, to będzie prywatna informacja od siebie, subiektywnie dodam, że nienawidzę systemów dwójkowych czy multilevel marketingów i pewnie bym się nie zaangażował, gdyby to był multilevel marketing, ale na szczęście nie jest. Jest to Unilevel, czyli mamy możliwość sięgania do 15 poziomów, czyli nawet z 15 poziomu pod nami przy spełnieniu określonych warunków oczywiście możemy pobierać prowizję. To jest coś, co było dla mnie przekonujące. Mamy poza tym wypłaty premii, o tym szczegółowo jeszcze sobie powiemy i mamy jeszcze tak zwany specjalny bonus za miejsce, które no, które zajmujemy. Okay. Okay, next slide. That's the first one. It's a uni-level plan. Następny, it's very slide. Simple. Bitte? Pardon me? Następny. Oh, sorry. Okay, I see. You can start, you start in the first level. You can start with a free account. You do not have to buy anything and you have for one level 9% commission. And if you want to have the second level 9, you have to do something. We see in the next slide and you can earn up to 15 levels and in the 15 level 1.5%. It's very easy. No i w tym systemie widać właśnie coś, co jest unikatowe dosyć, więc warto się temu przyjrzeć. Mianowicie w pierwszym poziomie, czyli bezpośrednio od bezpośrednio poleconych osób mamy 9%, tak? Ale co jest ciekawe, tutaj też trochę pozwolę sobie rozwinąć od siebie, to za drugi poziom, czyli od zaproszonych osób mamy także 9%. Co z tego wynika? Z tego wynika, że opłaca nam się pomagać naszym bezpośrednio zaproszonym osobom, ponieważ mamy z ich z kolei osób tyle samo procent, bo też 9%. Potem z kolejnej głębokości, no to wcale wolno to nie maleje, bo mamy 8% z trzeciego poziomu, jak widać 7% i tak dalej z czwartego poziomu. Z 15 poziomu mamy co prawda tylko 0,5%, ale pamiętajmy, że na 15 poziomie mamy szansę mieć już wiele tysięcy osób, także mimo tego, że to jest 0,5%, to prowizja może się okazać bardzo sensowna. Okay. Okay, then next slide. Now we see if you want, as you can start with a free account and if you want to earn commission out of the next levels, you have to fill some skills. Maybe for the second level, you need 1,500 turnover and you have two direct partners and so on. For each level, you need more direct partners and more sales in total. And there is no cutting end of the month because it's cumulative additionally for all the time. Okej, okay, tutaj widzimy na tabelce w tej części górnej, szarej, szaro-białej, gdzie mamy pierwszy level, czyli pierwszy poziom, to trzeba podkreślić jedną rzecz, że
to nie jest tak, że musimy cokolwiek wpłacać, żeby mieć prawo do otrzymania prowizji. Niekoniecznie. Możemy w ogóle nic nie wpłacić i po prostu zaprosić osoby, które kupią na przykład huba. Wtedy dostajemy prowizję, mimo że nic nie kupiliśmy. Czyli mamy zerowe konto. Jeżeli zaprosimy 10 osób, które kupią huba, no to od każdej z tych 10 osób mamy prowizję, ale tylko z pierwszego poziomu. Jeśli te osoby dalej zaproszą, no to już prowizji nie mamy, jeśli nie wykupimy niczego. No i tu jest dalej zaznaczony drugi poziom, gdzie minimum musimy mieć dwie osoby. Tutaj gdybyś mógł, przepraszam, nie mam okularów, gdybyś mógł powiększyć ekran, bo ja tego nie mogę zrobić u siebie, to bardzo bym prosił. On już jest taki naprawdę już wielki, to już jest 30 cali zrobiony. Mogę powiedzieć, nie. Trzeci poziom to jest 5000 osób. Nie, ale drugi, gdybyś po kolei mógł przeczytać, bo nie jestem w stanie odczytać tekstu. Dobrze. Pierwszy poziom, jak ty odpowiedział. Drugi poziom. Bezpośrednio zaproszone dwie osoby, minimalny obrót 1500 euro i poziom starter. Poziom trzeci, 5000 euro, cztery osoby zaproszone i mamy starter plus. To są trzy pierwsze. Takie podstawowe poziomy, które tak naprawdę można zrealizować w miesiącu. Błyskawicznie. Potem są takie wdzięczne nazwy. No ja akurat za tym nie przepadam, ale okej, no tak sobie firma nazwała. Rabi, podwójny rabi, potem szafir, potem podwójny szafir, czarny szafir i diament. Co jest istotne tutaj? Istotne jest to, że jak widać te warunki nie są specjalnie trudne do spełnienia, to też i mogę z praktyki powiedzieć. Widzimy na przykład poziom rubi. No tutaj jest napisane, to jest czwarty poziom. I co to oznacza w praktyce? Minimum direct z 7, czyli osób bezpośrednio zaproszonych w pierwszej linii powinniśmy mieć 7. I minimalny obrót 10000 euro. Co to oznacza w praktyce? W praktyce to oznacza, że na poziomie Ruby mamy prawo do prowizji z czterech poziomów. Czyli jak jesteśmy na czwartym poziomie, to mamy prawo do prowizji z czterech poziomów. I teraz bonus, który dostajemy na samym dole, 300 euro, to nie jest bonus jednorazowy, to też warto podkreślić, tylko to jest bonus, który otrzymujemy co miesiąc, jak już osiągniemy ten poziom raz, to dostajemy 300 euro każdego miesiąca przez 6 miesięcy. Potem system weryfikuje, czy utrzymujemy ten sam poziom, czy wędrujemy wyżej, czy niżej. I w zależności od tego to się może zmienić. W przypadku podwójnego rabi powinniśmy mieć minimum 12 osób pod sobą bezpośrednio, obrót 20000 euro i dostajemy miesięcznie 600 euro. Przy szafirze 3000 euro, ale podkreślam, to nie jest wypłata jednorazowa, tylko to jest jakby prawo do tego, żeby otrzymywać co miesiąc 3000 euro przez 6 miesięcy. No szczególnie mocno to się zmienia przy diamencie. Tutaj mamy Stefana na tym poziomie właśnie, gdzie 40000 euro otrzymujemy miesięcznie przez 6 miesięcy. No i tak dalej. Warto zobaczyć tak maksymalistycznie, że na ostatnim poziomie podwójnym złotym diamencie otrzymujemy 2,5 miliona euro. Okej. Okej, już nie idziemy. Tutaj już mamy kolejny slajd. Bonus pool. Stefan? Yeah. Okay. So I'm here now. Bonus pool. The bonus okay, pool. Ich dachte, Piotr is continuing. Well, that's great. Piotr explained it perfectly, the bonus. Tutaj so jest filozofia gwiazdek, możemy sobie to darować. Możemy przejść do następnego slajdu. The thing is the już mamy huby, w jakiej wielkości można ich back. Turnover from 10 million. When you make a turnover from 1 million or from 10 million,
10% goes in. Okay, słuchajcie, nie wiem, czy zastanawiałem się, natomiast tu mamy slajd pokazujący, w jaki sposób możemy kupić huba, czyli albo kupujemy go fizycznego za kwotę 1998 euro i wtedy ten fizyczny hub do nas do domu dotrze, albo kupujemy go w chmurze za 1499 euro. Jakby wartość wykopywanych zeników jest tutaj jednakowa. Czyli mając w chmurze, wykopuje nam dokładnie tyle samo zeników, co zenik fizyczny. Możemy również kupić dwie chmury, cztery chmury, 8, 32 czy 64, nawet 256, jak ktoś chce. Traktujemy to jako tylko i wyłącznie wielkość wykopywanych dziennie zeników, bo jak sobie już przejdziemy do połówki czy jednej czwartej, to wcale nie oznacza, że my musimy kupić kolejną jedną czwartą, żeby mieć pełnego. To jest tylko i wyłącznie wartość, jaka, czyli jeśli mamy jedną czwartą, no to nam powiedzmy około 20 zeników będzie to kopać dziennie. My możemy sobie dokupić nawet pełnego, wtedy mamy pełny plus jedną czwartą i tak właśnie możemy... Tutaj jest taki moment, dlaczego jestem wrogiem tak szczegółowych prezentacji, bo ponieważ i tak ludzie z tego zapamiętają 2%, więc moim zdaniem to po prostu nie ma sensu tak szczegółowo mówić. Ja może powiem w jednym zdaniu tylko. Nie trzeba kupować całego huba i nie trzeba kupować tylko jednego huba. Można kupić hubów bardzo dużo, albo jeżeli kogoś nie stać na 2000 euro, to można kupić jedną drugą huba, albo jedną trzecią, jedną czwartą, lub też nawet jedną 32, czyli najmniej można kupić za 100 euro po prostu. I to tyle. I to już w zasadzie ostatni slajd. Teraz pytania, myślę, kto ma ochotę pytać. To ja mam pierwsze, jeżeli mogę. Tak. Jeżeli chodzi o wydobycie tokenów, coinów, czy wydobyte tokeny możemy upłynniać już na Uniswapie? Czy one są w tej chwili jakby gdzieś tam w blokadzie? Bo ja już nie pamiętam, ja z Andrzejem rozmawiałem na ten temat, ale gdzieś mi ten temat umknął. Okay, we have the minting process procedures, not mining, but minting procedures. But the question is, can we send the Zenix directly to the Uniswap stock and sell them, or when not, when is the term to be allowed to sell the Zenix? This is very simple explained. With the new back office, and the new back office, it's planned to implement in the next coming 2 weeks, so before the end of the month. So you can wrap your coin and go to Uniswap, and the next part is to wrap it and go into the Binance chain and trade it and make Ethereum or Aave coin or what you want. So you can... Tak, no tu jest kolejna niespodzianka, bo firma na początku zapowiadała, że zeniki będą uwolnione na początku przyszłego roku, 2022, a okazuje się, że ten proces sprzedaży czy tradingu zenikami już będzie możliwy za 2 tygodnie. Za 2 tygodnie w nowym back office, który powstaje, już będzie można upłyniać nasze zeniki. Okay, so I'm a little surprised, but positive surprise that is going so fast, because I thought it will be coming next year, beginning next year, but not so fast this year, and as you said, in 2 weeks. So that is very impressive. Yeah. Kolejne pytanie, na jakie giełdy planowane jest wejście jeszcze oprócz Uniswapa? Okay, what are the plans? What are the other stocks we will trade in? Because it is only Uniswap, or are there more stocks now? At the moment, it's Uniswap. Nie słychać się, Stefan. Into the Binance chain. So bank account.
Yeah. Sorry, yeah. I had an interruption in my internet. I didn't hear. Sorry. So in 2 weeks' time, we are implemented also into PancakeSwap. That means the Binance chain. The next step is the Tron chain. So we are Tron, Binance chain, czyli Pancake, mówiąc w skrócie. Czyli za dwa tygodnie będzie kilka giełd. Czyli to dla nas, jeszcze tylko wejdę w słowo, dla nas jest to bardzo dobra wiadomość, ponieważ Pancake z racji tego, że obsługuje Binance Smart Chain, no przede wszystkim no zmniejsza fee, jeżeli chodzi o transakcje. Jednak Ether jest tym drogim. Super. The point is that is good news because someone said because the fee is not so big in Binance, so it is good news about the absolutely. Also, the thing is we have our own blockchain, so we can make our tokenization on our blockchain. We can make all things of on our blockchain. Tutaj istotą rzeczy jest to, że firma dysponuje własnym blockchainem, na którym też może przeprowadzać procesy tokenizacji. No, czyli to od siebie dodam, już w tej chwili nie trzeba zbierać pieniędzy przez social lending czy crowdfunding, tylko po prostu robi się tokenizację. A jeszcze na własnym blockchainie, no to tym lepiej. Okay. Yeah. And this is why we go on different blockchains. So we have the possibility to have a huge community behind us. So we attract some other communities and they to jest punkt programu zasadniczy, że ponieważ został utworzony własny blockchain, będziemy budować ogromną społeczność i to będzie przyciągać do nas dużą społeczność ludzi. Okay. So we can attract some next question. Before we ask next question, I have a small request for anybody who speak English. Please ask directly in English and please translate by yourself. It will be much easier then, okay? If you cannot, of course, if you cannot, please ask in Polish, no problem. But if you are speaking more and less fluently English, it will be much easier to ask directly in English and please translate for the others, okay? Zwróciłem się z uprzejmą prośbą, że jeśli ktoś jest w stanie od razu zadać pytanie po angielsku, to nam usprawni po prostu proces i od razu prosiłbym wtedy o tłumaczenie własnego pytania. To wtedy będzie szybciej i sprawniej. A jeżeli ktoś nie zna angielskiego, no to okej, no to po polsku wtedy. Słuchajcie, pytajcie, bo macie okazję rzeczywiście porozmawiać z kimś kompetentnym. Okay, can I ask? Yeah. Yeah, I have a question about this bank in Dubai. Can you tell us, because you told everybody at the beginning that at the hub will be connected with the fiat. So my question is, the hub will be directly connected with the account on the Dubai bank or not? No, so that means you have your hub at home, okay? Drogi Marcinie, tylko gdybyś mógł sam przetłumaczyć swoje pytanie po polsku, to bardzo proszę, tak, żeby żeby mieć szacunek dla tych, którzy nie mówią po angielsku, okej? Okay? Rozumiem. Moje pytanie brzmiało, ponieważ na początku była mowa o tym, że jest połączenie z tym bankiem w Dubaju. Moje pytanie było, czy ten hub będzie miał bezpośrednie połączenie jak gdyby z tym kontem w tym banku w Dubaju, tak? Czy będzie można to ze sobą połączyć? Okay. So there will be the direct connection or not? No, there is no directly connection because we have our device in the future at home. Okay? Then we have our virtual EPAM on it. So we can make to somebody else. Okay, this is a point,
And the bank behind us is simple, is that they says yes, they are so crypto affin, and they help us to get a credit card, to get a virtual IBAN, to get all the things what we need to make a simple with cryptocurrency transactions into fiat money. This is what's behind with the bank. Okay, I understand. Thank you very much. Odpowiedz, Marcin, po polsku. No, przetłumaczcie, bo ja mi tu przerywało chwilę, więc Tutaj nie będzie potrzebne, takie bezpośrednie połączenie z bankiem, ponieważ ten bank, który już jest zaangażowany, jest naszym partnerem biznesowym, zapewnia nam po pierwsze wirtualny IBAN, czyli będzie, no czyli można sobie wyobrazić to w ten sposób, że hub będzie działać troszkę jak mikrowirtualny parabank po prostu, bo mając wirtualny IBAN, no mamy coś w rodzaju numeru konta. I nie tylko to, dlatego że jeszcze oprócz tego będą możliwe karty kredytowe, czy karty debetowe, czy karty kredytowe. Okej, no to już tak naprawdę była odpowiedź na pytanie, które miałem zadać odnośnie kart. Czy to będzie dla społeczności również udogodnienie w przyszłości. Okej. Słuchajcie, pytajcie jeszcze. Mamy jeszcze pewnie 5 minutek. Wykorzystajmy panów. Rozumiem, Andrzeju, że to nagrywasz, tak? Bo mi tu przerywa co chwilę i tak. Co drugie zdanie słyszę. Powinno się nagrać. Odtworzę sobie to później. Dobra, dziękuję. Okej, Konrad, jak... No nie widzę pytań więcej, tak więc myślę, że... Znaczy ja tak pewnie gdzieś tam zorganizuję jeszcze jakieś spotkanie. Dobra, my będziemy konsultacji pewnie po, więc... Ja tylko dodam tak dla osób, które zapraszałem, że Andrzej Sewioł, który to jest jakby organizatorem tego spotkania, tak przypuszczam, tak. Jest członkiem naszej grupy i razem wspólnie uczestniczymy w projekcie AI Marketing, tak więc jeżeli ktoś zna, czy też jest w tym projekcie, to tak naprawdę tutaj ze strony Andrzeja mamy bardzo duże wsparcie na Polskę, tak więc to tyle, jeżeli chodzi o jakby osobę Andrzeja, jeżeli ktoś nie miał okazji do tej pory poznać. Okej, dziękuję ci bardzo, Konrad. Ja jeśli mogę się podzielić swoim doświadczeniem z pracą z Andrzejem, to chciałbym powiedzieć tylko w jednym zdaniu, że wszystko, czego Andrzej się dotyka, zamienia się w sukces, dlatego strasznie się cieszę, że Andrzej jest z nami. No, dziękuję Piotrze również, natomiast ja wychodzę z tego założenia, sukces nie tworzy się sam, sukces to są ludzie i bez tych ludzi nie jesteśmy w stanie nic zrobić, a to, że czasami nam się rzeczywiście uda znaleźć lepszych od siebie, to jeszcze bardziej spotęguje to, do czego dążymy. Także ja wam w takim razie bardzo dziękuję. Stefan, we had a small appreciation now for our friend Andrew, who is the organizer of the meeting today. Mm-hmm. Thanks so much, Stefan. Because he is a very successful man, so we are very glad to have him and his people in our system. Yeah. Absolutely, so cool. Great. Yeah, great. Thanks so much. Panowie, to w takim razie bardzo dziękujemy za udział. Ja mam nadzieję, że nie sknocę i nagram to i zapiszę tak jak należy i wyślę wtedy to przez, ustalimy z Konradem, gdzie to wysłać, żeby to miało ręce i nogi. Super. Będziemy się z wami kontaktować. Okay. So thank you, Stefan. Thanks a lot for your time and for everything. So thank you. Thank you and special thanks to your friend. To your friend also. Gernot, thank you so much. Thank you. Nice to have you on the team. Hello. See you again. Ja chciałem się jeszcze włączyć, ponieważ tutaj chyba się z kolegą Maksem nie zrozumieliśmy. Co środę odbywają się spotkania cykliczne dla osób polskojęzycznych, które mam przyjemność prowadzić. To jesteśmy jedną grupą, ja akurat prowadzę całą tą grupę.
Także mam nadzieję, że tutaj... Chciałem też zarekomendować te spotkania. One są ważne, bo na bieżąco Tomek po prostu informuje nas wszystkich o wszystkich nowościach, zmianach. Także no, dzięki tym spotkaniom jesteśmy wszyscy w miarę na bieżąco po prostu. Także bardzo zachęcam do tego, żeby wszyscy brali udział w tych spotkaniach. Dziękuję. W takim razie do usłyszenia i zobaczenia może z nich. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Thank you so much for the meeting. Thank you. Bye bye. Thanks for your time. Bye bye. Thank you. Bye, see you. Thank you. Thank you.